Witam serdecznie, moi drodzy. A więc tak długo, jak będziemy uznawali we swoim własnym, jakby to powiedzieć, świecie, że coś nas kontroluje, tak? Że coś ma nad nami władzę, że coś robi nam pod górkę, że jakieś organizacje, mówię, czy te światowe różne od zdrowia, czy nasze rządy, czy cokolwiek innego, religia, jakieś inne tajne stowarzyszenia, że nas kontrolują, to oddajemy cały czas na to energię. Oddajemy cały czas tą uwagę. I tak długo, jak będziemy uważali, że coś się stanie, oni kontrolują, oni coś zrobią, oni coś tam, no to tak długo takie rzeczy w twoim życiu będą się pojawiały. Będziesz miała jakieś różne sytuacje, które będą cię irytować ze względu na to, że oddajesz swoją energię na takie rzeczy właśnie. Nie? No i tak to działa. Tak samo w skali mikro, w skali właśnie naszych małych, mini wszechświatów, tych najważniejszych, czyli odmieniania siebie. Jeżeli uważasz, że nie możesz czegoś zrobić, ponieważ masz za mało środków, żeby zacząć coś robić. Masz rację. Jeżeli uważasz, że nie możesz znaleźć jakiejś pracy, nie wiem, w miłości jakiegoś partnera albo czegoś innego jeszcze, że uważasz siebie za niewystarczająco dobrego, dobrą, masz rację. Dostajesz to, o czym myślisz. Mówię, góra, wszechświat, Bóg nie odróżnia tego, czy coś jest, mówię, dobre, czy coś jest niedobre, tylko po prostu dostajemy to, co w naszej rzeczywistości, jakby to powiedzieć, przychodzi, to, co trafia do nas, to, co po prostu gdzieś przechodzi, przyciągamy, tak? Czyli to, o czym myślimy, to, co uważamy za prawdę, takie rzeczy do nas przychodzą, nie? I mówię, czy będziemy uważali, że ktoś nas kontroluje, że ktoś uważa, że jest tak, stajemy się swoimi własnymi niewolnikami, stajemy się swoimi własnymi, jakby powiedzieć, ofiarami swoich umysłów, tylko i wyłącznie ofiarami swoich umysłów się stajemy w momencie, kiedy tak uważamy. Ale w momencie, mówię, kiedy mówimy, aj no kurde, no bez żartów, tak? Bo później zobaczcie, dalej następstwem tego wszystkiego, ludzie oczekują, ciągle czekają, nie? Nie działają, tylko czekają. Znowu ktoś mi tam podsyła, że znowu, Trump będzie coś robił. Że, jakby to powiedzieć, to jest oczywiście moje zdanie po raz kolejny, oddawanie swojej energii, że ktoś coś zrobi za nas. Nikt za ciebie nie przeżyje twojego życia, nikt za ciebie nie zrobi zmian, o których myślisz, które czujesz, że powinnaś zrobić. I najlepszy moment do działania jest teraz. Nie za tydzień, za miesiąc, za rok, za pół roku, albo jak się pojawią idealne warunki. Idealne warunki nie pojawią się nigdy, bo zawsze na coś możesz czekać, zawsze możesz odkładać coś na później, zawsze możesz uważać, że może za tydzień, może za miesiąc, może jak Trump przemówi, może jak Trump wejdzie do władzy, może Putin coś zrobi za nas, albo może jeszcze ktoś inny przyleci i zrobi coś za nas z kosmosu, przylecą, słuchajcie, Plejadianie i wszyscy powiedzą, dziękujemy. No, więc moi drodzy, wszystko się dzieje w tu i teraz i wszystko zależy od ciebie. Od ciebie zależy wszystko. Ty możesz być takim Trumpem. Oczywiście, że to, że zaczął gadać o tych rzeczach różnych, dało to na plus, dało to impuls do działania. Ludzie, jakby to powiedzieć, uwierzyli, że można, zobaczyli inną perspektywę dzięki, jakby to powiedzieć, niemu. Ale ty możesz być takim bohaterem, rozumiesz? Takim superbohaterem bez pelerynki, bez żadnych supermocy. Wystarczy, że zaczniesz kreować swój świat i swoją robotą, tym, co ty będziesz robił, robiła, będziesz rzucał światło, rozjaśniał innym drogę. Ktoś popatrzy na ciebie i powie, kurde, no faktycznie można, kurde, można inaczej do tego podejść, można nie kwikać, można nie użalać się nad sobą, można robić dużo fajnych rzeczy i można mimo tych wszystkich różnych rzeczy, którymi starają się nas zająć, że ojojoj, my biedni, ojojoj, to możemy robić dalej swoje, tak? Nie jesteśmy wcale biedni, mamy nieskończony potencjał, wszyscy mamy, mówię, jesteśmy wielowymiarowymi istotami, kurde, które są podłączone do źródła, tylko o tym zapominamy. Ty jako dusza z góry, mówię, przychodząc, sam sobie wybrałaś taką scenerię do doświadczania, nie? Że najwięcej się rozwiniesz w takich, a nie innych warunkach. I żyjemy w naprawdę niesamowitych czasach, wystarczy, że w to uwierzysz, poczujesz, nie? Nie musisz, właśnie tu nie chodzi o wiarę, żebyś to poczuł, zrozumiał, poczuł najlepiej, nie? Bo tu o wiarę nie chodzi, bo wiara też jest, wiara się opiera na tym, co doświadczyliśmy w przeszłości. A jeżeli ty czujesz, że masz tą moc, na małych rzeczach, mówię, zacznij od siebie, od zmiany małych rzeczy, od zmiany nastawienia. Nikt cię nie kontroluje, nie oddawaj tej energii, nie oddawaj tej uwagi na to, że ktoś cię kontroluje, jakieś, mówię, stowarzyszenie, organizacje, albo później jest inna, jakby to powiedzieć, iluzja, inny poziom iluzji, że, mówię, przylecą, wiecie, dużo ludzi uważa, że ktoś przyleci i zrobi coś za nas. No słuchajcie, było już mnóstwo nauczycieli duchowych tutaj u nas na ziemi, pokazywali drogę, przypominali, hej, macie moc, hej, jesteście wyjątkowi, hej, dacie radę, hej, uwierzcie w siebie, nie?
i poszli, zostawili lekcję i siemano, poszli dalej, nie? Nikt tu nie siedział i nikt za rękę cię nie będzie prowadził cały czas i nie mówił ci, co masz zrobić albo czego masz nie robić, nie? Bo to ty odkrywasz swoje życie. Jesteśmy połączeni, wszyscy, jakby to powiedzieć, wracamy do domu, idziemy do źródła, wracamy do Boga, źródła, kto jak chce, niech sobie tam nazwie po swojemu. Jesteśmy połączeni i idziemy na tą, idziemy na górę, po prostu z różnych stron, różnymi ścieżkami. Każdy sobie tutaj na tym naszym, jakby powiedzieć, wspaniałym świecie wybrał inną drogę. Dusza sobie z góry opracowała inną drogę, nie? I tak samo mówię, no tak samo zobaczcie religię. Tak samo religię, fajne było porównanie, gdzieś czytałem, to ostatnio gdzieś mi wpadło w oczy, że widzicie, Biblia, ta Gita, inne wszystkie te różne, wiecie, święte, w cudzysłowie oczywiście, mówię, pisma, ktoś wszedł na tą górkę z różnych stron i gdzieś to opisywał. Oczywiście nie traktujemy tego jako wyznacznik, bo to mówię, każdy powinien doświadczać swoje życie. To, co było zapisane x lat temu, już się, niektóre rzeczy się pozmieniały i niektóre rzeczy wymagają uaktualnień, niektóre rzeczy, jakby to powiedzieć, przedawniły się, a niektóre rzeczy są wieczne i te wieczne, słuchajcie, rzeczy, te wieczne prawdy, te mądrości są w naszych sercach i to mówię, doszli do tego, mówię, od, jakby to powiedzieć, plemion indiańsko-szamańskich, poprzez greckich filozofów, poprzez obecnych różnych ludzi, którzy też się, jakby to powiedzieć, budzą z tym większym powerem, mają większą, jakby to powiedzieć, moc do przekazywania tych informacji, które gdzieś tam odżywają, bo to są podobne rzeczy na tej samej drodze, niektórzy spotykają i niektóre rzeczy się, są podobne, mówię, nie wszystkie, ale wiele rzeczy jest podobnych, mamy wiele wspólnych mianowników i to jest to, na czym możemy bazować, to jest to, jakby to powiedzieć, przesianie tego wszystkiego przez sito, nie? No i to, co zostaje, to, co ma taką, jakby powiedzieć, uniwersalną, wieczną, to, co opiera się na miłości, przetrwa, jest, jakby to powiedzieć, wieczne i to przetrwaje, nie przetrwaje, tylko to cały czas przechodzi z pokolenia na pokolenie. Brakuje mi teraz słowa tamtego. Więc to, co jest, wiecie, oparte na tych takich prawdach miłości, niech będzie miłości, przechodzi dalej, nie? Przechodzi dalej i to jest niezmienne, no bo jeżeli jesteśmy dla kogoś, mówię, dobrzy, jeżeli komuś pomagamy, no to bezinteresownie, mówię, no to są takie, wiecie, no podanie pomocnej dłoni bliźniemu, no to jest zawsze na, jakby to powiedzieć, na propsie, zawsze to są dobre rzeczy, które robimy i które gdzieś wcześniej czy później do każdego wrócą. Oczywiście, jeżeli to robimy bezinteresownie, a nie z założeniem, że o, coś zrobię, to zaraz do mnie wróci, nie? No bo tak to jest, wiecie, trochę jest zgrzyt, ale jeżeli robimy to z serducha, jeżeli pomagamy, mówię, wspieramy, umiemy się postawić w butach, mówię, drugiego człowieka, jesteśmy w stanie mu gdzieś tam delikatnie pokazać coś, hej, zobacz, kurde, nie podłamuj się, zobacz, też przechodziłem przez podobny proces, będzie git, ogarniesz, dasz radę, tak? Więc tak róbmy. Jeżeli oczywiście ktoś ma ochotę i chce to robić. I tak samo to, co ja mówię, nie musi z każdym rezonować. Każdy jest, mówię, na innym poziomie swojej świadomości, w innym miejscu swojej drogi. I do jednych niektóre rzeczy docierają, a u niektórych wzbudzają gdzieś tam jakiś zgrzyt. Nie, na pewno tak nie jest. Tu zobacz, tu będzie znowu, tak będzie i tak będzie i tak będzie i tak będzie. No to jeżeli tak uważasz, no to masz rację, tłumaczę. Mówię, nie z każdym się muszę ja zgadzać i nie każdy się musi zgadzać ze mną. Nie? Na tym to polega, że jakby to powiedzieć, miarą wyznacznikiem skuteczności tego, w co zasilasz, będzie twoje szczęście. Czy budzisz się rano i jesteś uśmiechnięty, uśmiechnięta, czy budzisz się rano i już nie, no kurde, znowu kontrolują, zobacz, informacje jakieś takie, wiecie, no bo te wszystkie niskowibracyjne informacje, które wychodzą gdzieś tam od tych ludków, którzy są zagubieni, którzy szukają siebie, którzy wiedzą, że tylko na energii strachu sobie mogą przeżyć, mogą sobie przeżyć na straszeniu, na niskowibracyjnych emocjach, no to te ludki tym się karmią, nie? Te ludki tym żyją. No ale dzięki tym ludkom też dużo ludzi się ogarnia, no bo jak ktoś raz wejdzie w przysłowiową kupę, no to zauważy po sobie, że coś jest nie tak z jego wnętrzem, że jednak jakieś zgrzyty się pojawiają. Drugi raz, jak delikatnie znowu wdepnie, no to podobny schemat się pojawi. Mówi, kurde, no to coś jest nie tak chyba z tym, kogo, nie wiem, wspieram, słucham, to, co zasilam, coś jest nie halo, skoro drugi raz niby się rozwijam, niby wszystko do przodu, a jednak czuję się gdzieś tam obskubany z tej energii i tak dalej, nie? Więc sami na własnym doświadczeniu, na własnym czuciu, bo teraz już czuć wszystko, czuć po wibracji wszystko, już można, wiecie, każdy się może ładnie uśmiechać, fajnie wszystko opowiadać, ale czuć po wibracji i sami też to czujecie i sami o tym doskonale wiecie i sami to czujecie, rozumiecie i doświadczacie tego, że nie wszystko złoto, co się świeci, ale mówię, wszystko jest po coś, tak? Nie,
ja nie mówię, że tam ktoś tam jest nie halo albo coś tam, po prostu no ktoś jest bardziej, jakby to powiedzieć, bardziej odnalazł się, a niektórzy się odnajdą później, nie? No i to jest, mówię, proces, w którym my jesteśmy. Jeżeli nie w tym wcieleniu, to w następnym ktoś się ogarnie. Jak nie w następnym, no to w jeszcze późniejszym, nie? No ale wszyscy jesteśmy, mówię, pochodzimy z jednego źródła i wszyscy się ogarniamy i jakby to powiedzieć też, mówię, fajne stwierdzenie kiedyś było, że Bóg doświadcza wszystkich nas, Bóg doświadcza siebie poprzez właśnie nas, nie? No bo mówię, jak mamy przepaść, fajny był ten obrazek, że wiecie, tutaj stoimy, tu jest przepaść, nic nie widać i Bóg nas popycha, żebyśmy tu skoczyli i odważyli się coś zrobić i też nas łapie i nam pomoże z tego się wykaraskać. I tak samo do każdej jednej żywej istoty na świecie jest taki sam plan. Nawet ci ludzie, którzy gdzieś tam, mówię, są może nie do końca jeszcze halo, bo nie do końca no, wiedzą, jak to wszystko działa, no to sami się w jakieś tam różne rzeczy wplątują, a później z tego będą wychodzili, będą, jakby to powiedzieć, balansowali to wszystko, nie? Więc tak długo, mówię jeszcze raz, bo to jest istotne, powtórzę, tak długo jak uważasz, że jakieś, wiesz, tajne stowarzyszenia, jakieś organizacje, jacyś ludzie cię kontrolują, jakieś, wiesz, super stowarzyszenia, albo później, wiesz, czekasz na jakieś zbawienie, że coś przyjdzie, ty być tym zbawicielem, zbawicielką, ty już możesz teraz działać, zmieniać swoje życie w tym momencie, w tu i teraz. Nie musisz czekać na żadne okoliczności, które się pojawią. Nie musisz czekać na żadnych, jakby to powiedzieć, sprzymierzeńców z kosmosu, którzy przylecą i powiedzą, o, piu, 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 już ich załatwiliśmy. No wiecie, o co chodzi. No jeżeli ktoś by zmienił, słuchajcie, to jeszcze raz mówię, jeżeli ktoś by przyleciał i zmienił wszystko za nas, naprawiłby cały ten świat, że wszyscy by biegali, podskakiwali radośnie, ale jakby to powiedzieć, środek ludzi, ten jad w niektórych, w których jeszcze jest ta zgorzkniałość, by nie została przez nich samych przepracowana, bo to każdy jest zmianą tą, którą chce zobaczyć na świecie, nie? Więc jeżeli ta zgorzkniałość, te niektóre emocje, których już jakby to powiedzieć znamy, jest w przeszłości, ale dalej w nich tkwimy, bo boimy się tych dobrych rzeczy, które do nas przyjdą i trzymamy się tak kurczowo tego, załóżmy, uschniętego drzewa, trzymamy się i mówimy, nie no, może odrośnie, może coś się stanie, może coś się zmieni. W sensie trzymamy się tych liści, które są na drzewie, załóżmy, to też taki przykład. I nie pozwalamy wyrosnąć nowym. Albo jeszcze raz inaczej, jesteśmy w jednym pokoju i boimy się do końca zamknąć swoje drzwi, tak trochę są przymknięte, już wiemy, że tam nas trochę, że dostaliśmy parę razy już po głowie, tam, że ktoś tam otworzył rękę i nam pyk. No ale dalej jeszcze mówimy, nie no, może tym razem będzie inaczej, nie, wierzymy. Często, jakby to powiedzieć, ludzie szybko zapominają, bo okej, mówię, raz, drugi, można dostać po głowie, gdzieś tam samemu się w to wplątać, ale jeżeli podstawiamy tą głowę, jakby to powiedzieć, ciągle, jeżeli podstawiamy tą głowę ciągle i spodziewamy się innych efektów, no to nie można się spodziewać innych efektów, gdy ktoś cię tłucze łyżką po głowie, nie? No to będziesz miał guza, będzie cię bolało, tak? Więc raz, dwa, no można gdzieś tam coś wdepnąć, ale jeżeli chcemy zmian, no to zamknijmy te drzwi, to co nam nie służy, odpuśćmy, wybaczmy, idźmy dalej. Nie trzymajmy się kurczowo tego, co nam nie służy, nie? Czy mówię w świecie, czy w swoich małych zmianach. I nie zasilajmy tego, tak? No bo jak to zasilamy, no to niestety to będzie wracało i w takiej bądź w innej formie znowu dostaniemy tą łyżką w głowę. Wracam do wątku głównego, czyli jakby ktoś przyleciał i wiecie, znowu zrobił wszystko za nas, pyk, czysto, fajnie, pięknie, no to, a ludzie by tego nie przepracowali, tych emocji w sobie, no to za jakiś czas znowu by był bałagan, znowu by był trochę syfu by się zrobiło za przeproszeniem. I ludzie nie zmieniliby swojej mentalności i wróciłoby to wszystko, co mamy teraz. Więc ewolucja nas samych to jest taki proces, w którym właśnie zauważamy, co nam nie służy, odpuszczamy to i idziemy dalej, tak? Idziemy dalej z wybaczeniem, bez żalu, bez jakichś tam, mówię, tych worków na plecach, bez kamieni, które sobie tam zbieraliśmy przez życie. Tylko idziemy dalej, nie? Przepracowane, odhaczone. Tutaj możemy iść dalej, możemy się rozwijać, możemy wyciągnąć wnioski z tego, co doświadczyliśmy i otworzyć się na nowe, tak? Serce jest, mówię, wspaniałym przewodnikiem, wspaniałym... Serce, jakby to powiedzieć, drogą serca, jak idziemy, no to na pierwszy rzut oka nie wszystko jest dla nas, jakby to powiedzieć, jasne, nie wszystko możemy przeanalizować, bo mówię, głowa analizuje, serce jest odważne, działa bez względu na to, co myślimy, co czujemy. Jeżeli serce nam podpowiada, że ej, zrób to, jedź tam, idź tu i to robimy, no to dzieje się magia, nie? Dzieje się magia, dzieją się bardzo fajne rzeczy na różnych płaszczyznach, spotykamy ludzi, sytuacje, spotykamy zdarzenia, mówię, wszystko płynie, wszystko zaczyna płynąć bez, jakby to powiedzieć, walki, czepania się i takiego, no i mówię, i bez takiego, jakby to powiedzieć,
wszystko płynie bez dużych nakładów naszej energii. Bo tak samo zobaczcie porównanie, jak jest burza, drzewa walczą, chcą pokazać, są silne, wiatr je tam ugina i tak dalej, no i niektóre, te, które myślą, że są silne, no to okazuje się, że nie są, łamią się, tak, łamią się, cierpią i kurde, później odrastają, regenerują się, no ale dostały po tyłku, tak. A trawa, zobaczcie, czy jest burza, czy jest to, trawa się poddaje, trawa nie walczy, trawy nie może, jakby to powiedzieć, burza pokonać i tak samo z nami, jeżeli walczymy, a idziemy gdzieś pod prąd nie naszą ścieżką, no to pyk, 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 łyżką, nie? A jeżeli płyniemy zgodnie ze swoim, jakby to powiedzieć, swoją ścieżką, drogą duszy, no to płyniemy sobie, nie? Spoko, są jakieś sytuacje, które gdzieś nas czegoś uczą, no bo to mówię, podchodźmy do tego jak do nauki, jeżeli coś jest cięższego, coś się pojawia, to przepracowywujemy to, pojawiają się chwile jakieś takie, że kurde, nie wiem co robić, oj, ale idziemy dalej, tak? I to mówię, my bierzemy odpowiedzialność za swoje życie, a nie opieramy się na tym całym kolektywie, że wiecie, ktoś nas kontroluje, ktoś ma jakiś wpływ i tak dalej. Więc w momencie, kiedy ludzie przepracują w sobie dużo emocji, przepracują w sobie różne sytuacje, niech będzie traumy, doświadczenia z przeszłości, widzimy już jako ludzie, gdzie chcemy iść, a gdzie nie chcemy iść. Widzimy z przeszłości, wyciągajmy wnioski, tak, że co 100 lat jakieś te same cyrki, wiecie, cykle, wszystko, straszenie, więc starajmy się przechodzić przez to i nie zasilać już tego, nie? Nikt Cię nie kontroluje i nikt nie zabierze Ci Twojej wolności, jeżeli sam jej nie oddasz. Jeżeli sam się nie powkręcasz w jakieś sytuacje, które będą zabierały Twoją uwagę, energię, będą wzbudzały w Tobie strach, te negatywne, jakieś niekorzystne emocje, że oj, no to życie będzie wyglądało zupełnie inaczej i będziesz mogła iść w końcu tą swoją drogą, która jest Twoim, jakby to powiedzieć, przeznaczeniem, Twoją misją, bo każdy z nas ma jakieś, jakby to powiedzieć, talenty, każdy z nas ma jakieś wspaniałe umiejętności, których czasem boimy się ich odkryć, boimy się je pokazać, no bo a co powiedzą inni, a może lepiej tu w tych starych ryzach trzymać, a zobacz, a wiecie, to głowa kalkuluje, nie? A zobacz, weź tu co ty, Krzychu, Baśka, nie rób tego, albo coś tam, siedź tu w tych ryzach, tu chociaż wiesz, czego się możesz spodziewać. Rozumiesz to, znasz to, nie rozwijaj się lepiej, nie? Siedź w miejscu. Więc, moi drodzy, serce mówi, dawaj, rób, damy radę, rób to, co kochasz, dawaj, pisz, nie wiem, nagrywaj, rób muzykę, maluj obrazy, rysuj jakieś szkice, zacznij pomagać innym, otwórz jakiś, nie wiem, jakiś ośrodek, to co czujesz, nie? Więc to od nas wszystko zależy. No i myślę, że tyle. Na koniec chciałem jeszcze przypomnieć o tym, że jeżeli ktoś ma ochotę, nie wiem, tak jak mówię, prowadzę te, jakby to powiedzieć, sesje, rozmowy, jak ma ochotę ktoś zadzwonić, jest pod linkiem, pod filmem będzie, jest mail, można się odezwać. Tak samo mówię, olejki CBD, jeżeli ktoś używa, ktoś korzysta, też mamy zniżkę z kodem świetliste22, można sobie przejrzeć ofertę. I mówię, wydarzenie też, mówię, pierwsze spotkanie 29 maja, więc jeżeli ktoś ma ochotę jeszcze dołączyć, można się też odezwać, zapytać i tyle, na spokojnie, wszystko róbmy do przodu, każdy to co czuje, każdy to co z nim rezonuje, każdy to co chce doświadczyć, wszystko dzieje się w odpowiednim czasie dla każdego. Dzięki wielkie za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia i miłego dnia.